zacznę od tego, że gdybym musiał wybrać jedną książkę na bezludną wyspę, to oczywiście wziąłbym podręcznik budowy łodzi, a nie Biblię. Zamiast Biblii wziąłbym Różaniec. Nigdy nie czytałem Biblii od deski do deski. Raczej na przykład poszczególne księgi. Mam swoje ulubione. Izajasz, Kohelet, parę innych. I to czytam parokrotnie, paręnaście razy. Albo w całości, albo wybrane fragmenty. Mój ulubiony fragment Biblii. Zasadniczo Stary Testament. Jest tam Księga Malachiasza. Znajdziecie ją łatwo, bo to jest ostatnia księga. Rozpoczyna się od tego, jak Pan Bóg spuszcza łomot kapłanom, mówiąc, że rzuci im mierzwą w twarz. I przyznacie, że nieźle. Ale później jest taki bardzo optymistyczny fragment dla ludzi sprawiedliwych. O tym, że z prześladowania wyjdą bezpiecznie, będą mianowicie podskakiwać jak tuczone cielęta. Bardzo mnie ten fragment rozczula, te tuczone cielęta podskakujące. Tak, widzę siebie w tej roli. To jest książka. Podchodziłem do niej nieufnie, jak pies do jeża, no bo jak się pisze o Biblii i używa młodzieżowego języka, to trochę wygląda tak, jakby ktoś na siłę chciał przefajnować. Ale nie, na szczęście nie. To jest bardzo inteligentna i niech was to nie odstraszy. Książka o Biblii, przy której lepiej ją poznacie, lepiej ją, czyli Biblię poznacie. Czyta się to bardzo dobrze, polecam, szczerze.